He and welcome to my from my channel to from my let's play and we from play Resident Evil 7 and today we will play. No. Siema wszystkim z tej strony PG, mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Dziś będziemy kontynuować RE7 i być może to będzie ostatnia sesja z tej gry. Mam nadzieję, że wam moje otwarte okno nie będzie przeszkadzać, ponieważ kurwa powietrza muszę mieć, bo coraz to cieplej się robi. Ale no, w ostatnim odcinku działy się rzeczy i w tym odcinku też będą się dziać rzeczy. Let's go! Zobaczę na mapę! Gdzie ja mam iść, o ile dobrze pamiętam, chyba na wyższe piętro gdzieś nie mam wyeksplorowane. O tutaj na przykład. Więc no. O, w sumie też na pierwszym tutaj nic nie mam wyeksplorowane. Można by było tutaj przyjść i popatrzeć co i jak, no nie? Ja pierdzielę. Sorry, że tak dawno nie było let's playa z RE7, ale niestety no... jakby to powiedzieć, trudna sytuacja życiowa. Jak chcę stabilności w tym, co robię, to najpierw muszę znaleźć stabilność w in real life, można tak rzec. Niestety nic z tym nie da się zrobić tak naprawdę. Więc no, mogę po to samo powiedzieć o streamach, kurwa. Jesus fucking Christ, ale no, nieważne. Jak się zmusiłem do zrobienia let's playa, to lepiej kurde robić let's play z uśmiechem na ryju! W sumie tak się zastanawiam, jako że RE7 za niedługo zostanie skończone, to z czego ja następne będę mógł zrobić let's playa? Nie mam zielonego pojęcia, kurwa. Tak samo jak nie mam zielonego pojęcia, kiedy kupię RE8, które właśnie wyszło całkiem niedawno. Kurwo! Widzisz? O, shit! Myślałem, że padłeś, ty gnoju, No! Jesus fucking Christ z tymi chujami. Co my tu mamy? Czemu przez ścianę widzę znaczniki przedmiotów? Nie rozumiem. Ale hej, dzięki temu mogę przyznać, że mam sokole oko. No kurwa, to była tylko szafka, no! Głupia gra oszukuje mnie. Myślałem, że tam będzie item. No cóż. Przynajmniej mam proch strzelniczy. Useless shit! Znaczy nie, niekoniecznie useless, można sobie naboje przecież zrobić, ale no. Kurde, na tym statku czuję się trochę jak w Resident Evil Revelations 1. O! Kurwo jebana! Jak się leczyło?! Tak się leczyło, dobra. Jestem Rambo! Tak jak Rambo przeszył przeciwnika kulami, tak samo ja ciebie przeszyłem, skurwysynu. Jak ci się to podoba? Penetracja pełną gębą. Taka, której nikt nie chciałby przeżyć. Wezmę na wszelki wypadek, zamknę drzwi, żeby żadne gówno nie wlazło za mną. Dziękuję za ammo. Dziękuję za trawkę. Dziękuję za plecak! I dziękuję za kwas. Powinienem sobie zrobić heala nowego w ten sposób. Ponieważ już jednego dzisiaj zmarnowałem. O. Dobra, nasza, kurde, dużo tutaj fantów zajebistych było, że ja pierdziu! Pomyślmy. Nie wiem, czemu ja sprawdziłem moje itemy, ale sprawdziłem i nic, żadnego wniosku z tego nie zrobiłem.
Kurde, mam nadzieję, że na serio nie słyszycie tego, co się dzieje za oknem. Bo kurde, samochody jeżdżą i takie tam... W sumie no mikrofon może nie jest aż taki słaby, żeby wyłapywać wszystko, no nie? To, co się dzieje wokół... O, to zaraz przeczytamy, tylko najpierw się rozglądnę tutaj. Ale no i tak ten strach trochę zostaje. O, co to za portki? Nie, nie portki, kamizelka ta ratunkowa. Ja pierdzielę. Tak, majtki, do jasnej cholery. Przewodnik po Amazonce. Piękność z czarnej laguny. O nie, tylko nie czarny lagun! To pewnie odmiana tego laguna, który był w Polsce. O mój Boże, ja bym kurde się srał. Właśnie, a propos laguna, zjadłem dzisiaj rogala. Droga Janet! Jej, jak leci! Pewnie zanim otrzymasz ten list, minie pół roku. Życie na statku jest okropnie nudne. Dzień za dniem wokół tylko morze. Trzeba było PSP ze sobą zabrać. Tu chociaż ostatnio coś się zmieniło. Tym razem mamy na pokładzie pasażerów, co należy do rzadkości. Jest to para z małą dziewczynką, chyba dalecy krewni kapitana. Pomyśl tylko, podróżują na gazowcu zamiast na statku pasażerskim. Muszę ledwo wiązać koniec z końcem. Muszą, nie muszę. Gdy próbowałem zamienić słowo z dziewczynką, jej ojciec spojrzał na mnie krzywo, czego się obawia. W sumie kapitan mówi, że nie ma żadnej rodziny. Może za dużo o tym myślę. Tęsknię za tobą, całusy Jim. Jak to czego się obawia? Zboczeńców! Ja mojego synka też nie dałbym, kurde, byle komu pogłaskać. Mimo tego, że on gryzie i zieje ogniem. Hunting Life. Guns for the Avid Hunter. Nie, czekaj. Hunting Life! Guns for the Avid Hunter? Proszę bardzo. Przeczytane po angielsku, tak jak powinno zostać przeczytane. Jesus fucking Christ. Hell yeah! Najlepsze jest to, że kurde 99% ludzi nie zrozumie, do czego nawiązuje. O! Dla nas jest już za późno, ale przynajmniej mogę ujawnić to, co się tutaj dzieje. Wczoraj pracowałem na nocnej zmianie, więc koło południa uciąłem sobie drzemkę w sypialni. Byłem półprzytomny, gdy doszedł mnie śmiech mojej dziewczynki, a może to były mamy. Obudziłem się o 9:30, na korytarzu słychać było poruszenie. Drewno, jeden z inżynierów wszedł i powiedział, że pod podkładem coś się dzieje. Może bunt? Był blady na twarzy. Powiedział, że zejdzie, by to sprawdzić, ale nie wrócił. Widać, mała dziewczynka go zjadła. Koło 19:50 usłyszałem krzyk. Wszedłem do pralni i ujrzałem, jak Clarka zjada jakiś czarny potwór. For me, daddy! Kreatura obróciła się i zaczęła zmierzać w moim kierunku, kłapiąc wielkimi zębiskami jak u rekina. Uciekłem, wrzeszcząc jak mała dziewczynka. W momencie pisania tej wiadomości siedzę i trzęsę się w sypialni. Na korytarzach roi się od tych stworzeń. Dobrze, że tak się nie trzęsę, że łatwo jest rozczytać moje pismo. Od czasu do czasu dochodzą mnie krzyki, ale nie myślę opuszczać kryjówki. To wszystko. Napisałem wszystko, co wiem. Giovanni Finetti. Ta, na chuj, kurde, innym mówić, że jest jakiś potwór czy coś, który zjada innych ludzi? Nie, lepiej będę siedział, kurde, w swojej szafie i się trząsł, kiedy wszyscy wokół, kurde, umierają. Ja bym zrobił totalnie to samo. Jebać tych skurwysynów. Jakby potwór zjadł wszystkich, to ja bym do niego podszedł i popatał. Dobra robota, mały ropielcu. Patrzcie! Wyruchany mem! Szczególnie przez pewne osoby. Wspinaj się. Czekaj, co? A, dobra. Wespnę się nieco później. Najpierw ogarniemy, czy... Są tutaj ciekawe rzeczy z tego, co widzę. Jak na przykład martwy facet. Takie rzeczy zawsze są ciekawe. Ale nie, czekaj, to pistolet czy magnum? Pistolet. I amunicja pistoletowa, dobra. Nie pamiętam, żebym ją wcześniej wziął. Takie to są, kurde...
uroki nierobienia regularnie let's playów. Zapominasz, co się wcześniej działo. I'm sorry. Dobra. Tak, by the way. Co tam u mnie ostatnio słychać? Zmodowałem moje PS3 od nowa. Ponieważ wcześniej jak je modowałem, to no, było spoko, ale kurde, piracenie na PlayStation 3, powiem wam, to jest naprawdę pojebana sprawa, ponieważ no, przynajmniej wcześniej to, co było potrzebne do tego, by gra się odpaliła, no nie dość, że trzeba było pobrać grę, to jeszcze trzeba było pobrać kurde plik z licencją, no nie? A z mojego doświadczenia te pliki nie zawsze działały. No nie, ponieważ kurwa fuck my life. Ha! FBI nie ma ze mną żadnych szans. No nie. I ten, to było kurde wciul irytujące. Ponieważ no, próbowałem kiedyś sobie ściągnąć Devil May Cry HD Collection, no nie? Kurde, było 3 czy 4 wersje tego cholerstwa i kurde 3 czy 4 te pliki licencyjne, no nie? I kurde, nie dość, że jak ściągałem tą grę, to 11 GB zajmowała i do jasnej cholery weź i kurde ściągaj za każdym razem, jak coś jest nie tak, no nie? Nie dość, że kurde musiałem 4 razy ściągać to samo, 11-gigabajtowy plik, no nie? Przełożyć go na pendrive'a, później z pendrive'a zainstalować na PS3 i później wsadzić ten pierdolony plik licencyjny, no nie? Kurde, 3-4 dni się z tym męczyłem i nie, kurde, nic nie działało, no nie? I pomyślałem sobie, pierdolę to, no i przy okazji jeszcze ten PS3 przestało się łączyć online, ponieważ tam patrzę, tam update'y do martwego systemu wypuszczają chuj wie czego. No nie. Louis! Kabel jest spalony, mieliśmy zapasowy, ale zużyliśmy go do naprawy wam w laboratorium na trzecim poziomie. Musisz poprosić o niego doktora Wadela. Potrzebują mnie w maszynowni numer 2, ale nie mogę zejść, dopóki nie naprawimy usterki. Dwayne to najlepszy tancerz. Kabel, tak, i bezpiecznik. No cóż, trzeba kurde to ogarnić, tak więc no. I teraz znalazłem całkiem dobry ten sposób na piracenie. I o kurwa działa! Wystarczy raz tylko pobrać jebaną grę, żeby ci się kurwa odpaliła. Kto by przypuszczał? No i teraz jest zajebiście. Pobrałem sobie Devil May Cry HD Collection. Oplatynowałem pierwszą część. Teraz platynuję DMC 2, w którym Dante is the best. Ale myślę, że jak zabiorę się za trójkę, to chyba nieco później, bo jeszcze w międzyczasie platynowałem Final Fantasy 12 na PS4. Musiałbym do tego jeszcze wrócić. Kurde. Tyle gier do przechodzenia, tak mało czasu. Nie pokazuj krocza. A kurwa jebana w dupę! Wypierdalaj szmato! Śmieciu jebany! Żyjesz czy nie żyjesz? Ja pierdolę! Dobra, nie żyjesz. Wiem, wkurwiają mnie ci przeciwnicy, ale i tak lubię tą grę, okej? Dobra, gdzie ja mam kurde iść? Pomóż mi, mapo. Tam jakieś audytorium czy coś, tak? Jak ja tu mogę wejść? Tymi zaczerniałymi tymi. Pomyślmy. Sterownia. A tutaj trzeba było kwasem coś ogarnąć. Dobra.
Jak można na piętro niżej zejść w takim razie? Nie, no można w ten sposób, ale coś mi się wydaje, że będą zamknięte. A nie, dobra. Nie są. Okej. Okay. Właśnie dostałem praktycznie natychmiastową odpowiedź na moje pytanie. Nie, czekaj. Tędy. Jak ja lubię, kiedy dostaję natychmiastową odpowiedź na moje pytania. Jestem ładny? Nie, jesteś brzydki. A, dziękuję. Przynajmniej odpowiedziałeś natychmiastowo na moje pytanie. No jasny chuj. Wiem, co zrobię. Chcesz się tak, kurwa, ze mną bawić? BUM! Ja z tobą, kurde, wybuchowo będę się bawić. I tyle. Okej, okay, dawaj mi ten kwas, o ile dobrze pamiętam. Tu będzie gówno za drzwiami. Strzelający tym żygami, więc... Trzeba uważać. Czy to tutaj, czy później, nie pamiętam, ale na pewno będzie któregoś tam razu. Już przyszykuję moje bomby, bo jestem bombermenka. Muszę pamiętać o blokowaniu do jasnej ciasnej, bo cały czas zapominam. I później się dziwię, że tak bardzo mi, kurde, zżerają moje apteczki. Hell yeah. Ale no, z przyzwyczajenia tego nie robię. No muszę, kurde, z przyzwyczajenia to robić, nie? Gdzieś tutaj kabel miał być? Chyba zna... Czej. Wiedziałem! Kurwa, co... To, czekaj. Nie, ja chyba zamknę okno, pierdolę to, bo zaczęli, kurwa, kosić trawę czy coś. Czy nie, czekaj. A nie, tu śmieciarka jedzie. O mój Boże. Czy wy wszyscy musicie robić wszystko tak, tak akurat kiedy ja nagrywam let's play'a, co? Musicie wykonywać swoją ciężką robotę. Dobra, jest śmierdziel, chodź tu. Gdoju! I am Bomberman! Tylko, że z Capcomu, nie z Konami. Masz ryj to! Szmato! Pup! Oh my god, to było jednorazowe, ale... A! Oczywiście ty też musiałeś zostać Bombermanem i kurde dostałem trofeum za to, siekane na ostro. No bo ja jestem ostra laska. Powinienem kurde użyć chemikaliów do marychy następnej jak znajdę. No kurde, ale nie, musiał mnie jeszcze dobić jebanym wybuchem. Szmatławiec, kurwa upierdoliłem pada. Dobra, wziąłem kabel? Wziąłem, dobra. Jeszcze bezpiecznik, z tego co pamiętam, jest potrzebny. Hell yeah. Możemy być na haju, bo mam kwas. Ciekawe jak smakuje kwas. Cóż, zawsze można spróbować, ale to raczej będzie jednorazowe doświadczenie. Hell yeah. To wszystko? No okej, okay, ale... Znajdź bezpiecznik. Dobra, gdzie jest bezpiecznik? Coś mi się zdaje, że w którymś z tych... tych był... tych dokumentów, ale ja nie pamiętam totalnie. Ja wiem, że te drzwi da się otworzyć, ale nie mogę otworzyć. Fuck this shit, idę dłuższą drogą, nie będę się męczył, kurde. Jak komornik! Przed mieszkaniem człowieka, który nie płaci czynszu. Dobra, gdzie teraz... ja totalnie nie pamiętam,
gdzie można znaleźć bezpiecznik. Ładna tekstura. A nie, to wiatr, dobra, to ma sens. Myślałem, że kurde, tekstura w ten migocze czy coś, bo podłogę zahacza, ale nie. Pomyśleli o wszystkim. O właśnie. Zapomniałem o tej skrzynce. Na chuj mi starożytna moneta, no błagam! Na chuj! Dajcie mi coś przydatnego. Dobra, ja tyle tych kwasów mam. Gdzie ja mogę tego użyć? Nie, mi się wydaje, że wszystko mam wyeksplorowane tak jakby. Chwila. Więc tak, chwila. Ale poczuł mnie w maszynowni numer 2, ale nie mogę zejść, dopóki nie naprawimy usterki. Tak, kabel, dobra, ale... Dobra, wstawię już ten kabel na wszelki, ale bezpiecznik, nie wiem, to nie pasuje kształtem. Nie wiem, czego się spodziewałem, ale... Ach, kurde. Spinaj się, zejdź. A nie, dobra, mogę, myślałem, że mogę, że nie mogę przejść. Spróbuję jeszcze połazić tutaj. Tu chyba był bezpiecznik. Chwila. Gdzie ja... Ja chyba przed tym... Widziałem ten, jak za pierwszym razem tutaj byliśmy jeszcze... gdzieś tutaj chyba... Czekaj. Jasna cholera. Wiem, że... Czekaj. W jakimś tutaj, chyba w magazynie, albo tam obok magazynu. Było miejsce w... Nie tutaj przecież, drzwi! Okej, dobra, już czaję. Uniwersalny bezpiecznik. Tego już nie będziemy przejścia potrzebowali, więc po prostu idźmy do windy. Dobra. A, jednak pamiętam co i jak. Tak, wracając do Devil May Cry, no nie? Tak sobie myślę, żeby któregoś dnia zrobić od nowa jedynkę i przebrnąć przez dwójkę i trójkę jednocześnie. Nie wiem. Bo ten, z mojego streama z Devil May Cry jedynki byłem taki średnio zadowolony, szczerze mówiąc. S2, tam powinienem iść. A no, jako że ten, teraz jestem pro w tej grze, potrafię ją na jednym posiedzeniu przejść kilka razy, no to no, on czeka. A wiesz na co ja czekam? Aż zamkniesz kurwa mordę i utopię ciebie w morzu. W sumie na czym ten statek jest? Na bajorze? Na morzu, kurde? Jak on tu przypłynął, nie rozumiem. A, tu wyżej jesteś, ale niech zgadnę, pewnie spadniesz na mi na łeb i będę musiał ciebie zapierdziczyć, jak zwykle. Na chuj mi pistolet, skoro ja mam maszynówę? Dobra. Dobra, chcecie tak bardzo? No chodź, bo jeszcze jeden jest. Yeah. Oh my fucking god! Szmatek się pierdolony, giń! Nie zginął. A nie, zaraz, to jeszcze jakiś inny był. Dobra, ten szmatek zginął od wybuchu, chociaż to. Jezus. Nie mam już apteczek! Nie mam już apteczek! Dobra, czekajcie teraz, max skupienia. Dobra, cokolwiek na mnie teraz czeka, mam w pierdol.
Chyba coś mi się wydaje, że tutaj będzie boss fight. A nie mogę się doczekać. I zawsze zapominam o blokowaniu. No kurwa jego macie. Chodź. Nie, stój. Bomba, bomba! Napisała bomba do piwnicy! Coś tam? Co ja kurwa mówiłem? Nie wiem, co ta bomba musiała napisać, ale to musiało być wybuchowe. Chodź, szmato. Jeszcze żyjesz? Double kill! Nie, muszę ciebie dobić. Dobra. Wow. Zapomniałem, że on wybucha, no jasna cholera. Na cholerę mi... Ja nie rozumiem, po co mi ten pistolet, który ma tylko dwa naboje? Czy on jest jakiś mega silny? Nie wydaje się. Czemu miałbym z pistoletem chodzić, skoro mam moje amunicje no, do SMG? Ale jest czegoś, czego już nie mam. Bomb. Nie mogę już być wybuchową laską. Ale mam kwas. Mogę być nachajowaną laską. Muszę być mega ostrożny, bo nie mam HP. Ta ładownia, tu zawsze dużo fajnych rzeczy było. Może tym razem znajdę coś zajebistego. Czy wiecie, że w RL7 jest trofeum za zamknięcie drzwi? Chyba już o tym mówiłem. Ale i tak powiem jeszcze raz. Potobekowe. O dobra, zajebiście. Teraz już mam dwie bomby. Jestem podwójnie wybuchową laską. Dobra, nie. Wydaje mi się, że... No. Zostało nam tylko jedno miejsce do zwiedzenia. Jedno z ostatnich. Nie! Nie! Daj mi! Daj mi ją zastrzelić! Tą małą kurwę! Ona tyle złego zrobiła! Miałaś w pliku pozwolenie, żeby ją zastrzelić, a ty nie! Ty ją kurde... Ugh. Tak, tu chyba będzie boss fight. Patrzcie, kto tu jest. Mordę ma zasłoniętą, jak zwykle. Ethan. Na pewno będzie boss fight? Ethan. Ferdek, ty kurwo jebana! Czemu ty znów się pokazałeś? Nie skrzywdzisz mnie, coś ci nie wierzę! Oj, Mariolka jest. Neither is Marguerite. Nor my boy Lucas, or even Zoe here. Czyli co, już się opamiętałeś po tych czterech razach, w których dostałeś ode mnie po łbie? Now what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. No kurde, no ja, jakby oni ją zajebali od razu, to by już nie było problemu, ale nie. I Ferdek i jego rodzina byliby wolni. Does she infect you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces away... W sumie to jestem ciekaw, gdzie jesteśmy. To jakieś purgatorium? You can't fight back. You are connected to her and you... Can't resist the urge to. Oh, you're a different person after that. Just like me. So me as. W sumie nawet trochę współczuję Ferdkowi mimo wszystko. Listen, the girl just wants a family of her own. No i z jej podejściem to co najwyżej to może mieć kurde poprawczak, nie rodzinę. Dobra, uwolnię i jako, że nie chcesz mnie zajebać, to nawet kupię ci mocnego fula.
Dobra, czas być kurde pierniczonym badasem i rozpierdzielić wszystko na zbity pysk. Szczególnie tą małą śmieciarę. O mój Boże, jak mnie ta mała smarkula wkurwia. Chociaż Mia nie jest lepsza. Siema. Marian, ty stary dziadzie, co ciebie ona w gównie zamknęła? Jak mogłeś na to pozwolić? Masz kam? Dobra, chyba coś mi się zdaje, że trzeba spierdalać. Wait. Chciałbym pójść, ale drzwi są pokryte gównem. No i się zaczyra, kurwa. Co ja mam zrobić? O, łom! Half-Life! Zaraz ja ciebie tak urządzę, jak Gordon Freeman urządził tego kolesia w Hunt Down the Freeman! O! Dobra, urządziłem cię o wiele gorzej. Który to już kurwa raz. O nie, zmieniła się w gówno. Tak, zrobię coś, co ty nie mogłaś zrobić od kurde prawie całej gry. I paździochowa też poszła się kochać, kurwa. No ja pierdzielę, gdybyście kurde mieli pierdolony pomyślunek i byście ją, tą małą sukę, zajebali sami, to by tego problemu nie było do tej pory. Ja pierdzielę, wiem, że ja to cały czas wypominam, ale mieliście w rozkazach pozwolenie, jak coś nie pójdzie nie tak i wszystko poszło nie tak, ale wy dalej brnęliście w swoje i teraz macie. Co ja mam teraz zrobić? Może w gównie będą moje przedmioty? Nie, nie ma. A, tutaj są drzwi, dobra. O tak, idziemy, kurde, damy jej porządnego klapsa. A potem wyrwiemy łeb i wsadzimy jej w dupę. A! O, chwila. To wszystko twoja wina? Gdzie? A, tutaj. To wszystko twoja wina. It's all your fault! Jestem ekspertem z angielskiego, ok? Ja dokładnie wiem, jak się czyta. I dokładnie wiem wszystko, co wszystko oznacza. Ustawiłem sobie Windowsa na angielski. Dzięki temu więcej ludzi z Ameryki będzie oglądać moje let's play'e. Nice tekstury.